Jest radość, jest chwała. Ostatnia tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Wielkie rzeczy, niezwykłe. Maryja zostaje wzięta do nieba razem ze swoją duszą i ciałem. W Apokalipsie czytamy. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońca i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. To piękne doświadczenie. Maryja, od momentu, kiedy powiedziała Fiat, przez wszelkie te trudności, które przeżywała jako matka, zostaje wynagrodzona tym, że dostąpi chwały swojego syna. To chyba również doświadczenie każdej mamy, każdego taty, kiedy widzi chwałę, sukcesy swojego dziecka. Są trudności, są problemy, ale kiedy tata oddaje swoją córkę w kościele Panu Młodemu, zawsze jest uśmiechnięty. Kiedy mama błogosławi swojego syna przed zawarciem związku małżeńskiego, zawsze jest uśmiechnięta. To jest doświadczenie rodziny, doświadczenie tego, że nagroda wcześniej czy później za trud wychowania, za wspólnie przeżyte chwile przyjdzie. Jest to piękne doświadczenie wzajemnej miłości. To jest udział Maryi. Ona miała udział w chwale swojego syna. To przecież zasługi Chrystusa spowodowały, że Maryja jest wzięta do nieba. Piękno rodziców, rodziny, mamy, taty, to właśnie to, co realizują ich dzieci. Aby to się mogło dokonać, potrzeba dobrego wychowania, wzajemnej relacji, miłości, dobra. Jeżeli to będzie w naszym życiu, to wcześniej czy później ta chwała zostanie osiągnięta. Po prostu, najzwyczajniej, musimy się kochać. Jakkolwiek to brzmi prosto, jest to trudna sztuka.